Dzień dobry Państwu. Witam szanownych radnych, panią sekretarz, panią skarbnik oraz pracowników Urzędu Gminy. Minęła godzina 10. Otwieram 38. sesję Rady Gminy Lewin Kłodzki. Zgodnie z listą obecności jest 13 radnych, co stanowi kworum. Otrzymali Państwo porządek sesji. Czy są jakieś wnioski lub propozycje do zmian w porządku sesji? Nie widzę, nie słyszę. Przechodzimy do następnego punktu posiedzenia, czyli do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przejęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Lewin Kłodzki. Jest to druk nr 1. Oddaję głos pani Agacie Kulbuj-Ormat, skarbnik gminy Lewin Kłodzki. Bardzo proszę. Macie Państwo tutaj, dostaliście wczoraj na maile poprawiony projekt, to o którym mówiliśmy, te poprawki naniesione zostały zgodnie z tym, co rozmawialiśmy na komisji, a mianowicie skracamy okres obowiązywania WPF-u do 25 roku, było w poprzedniej wersji do 27 roku. I w sumie w wieloletniej prognozie finansowej to tyle było poprawek, a może jeszcze powiem na temat, jak się kształtuje. Dochody, założono wzrost dochodów bieżących podatkowych na poziomie 3,6% zgodnie z otrzymaną informacją od ministra finansów. Dochody zawarte w WPF gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok są zgodne z budżetem gminy i zostały zaplanowane w wysokości 19 403 875 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 9 688 811 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 715 064 zł, w tym wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 682 987 zł. W roku 2022 zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1 264 025 zł na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków zewnętrznych w następujący sposób. Poprawa dostępności i atrakcji kulturowych, to jest zwrot dotacji za rok 2020 i 2021. Budowa instalacji fotowoltaicznej w kwocie 235 025 zł i poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gminy Lewin Kłodzki, na terenie gmin Bardo, Złotystok, Lewin Kłodzki, Szczytna. To też było zadanie zakończone i zaplanowany jest zwrot dotacji w kwocie 100 000 zł. Wydatki. Wydatki na rok 2022 rok zaplanowano na kwotę 19 389 961 zł, w tym wydatki bieżące 9 674 955 zł, wydatki majątkowe 9 715 006 zł. W roku 2022 zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z sfinansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej na łączną kwotę 276 500 zł. Jest to przedsięwzięcie o nazwie budowa instalacji fotowoltaicznej. Wynik budżetu. Budżet 2022 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 13 914 zł i będzie przeznaczony na spłatę rat kredytów i pożyczek. Przychody zaplanowano w kwocie 394 534 zł. Są to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 408 448 zł, w tym 344 720 zł
na spłatę pożyczek i kredytów. Są to tak zwane wyłączenia. Dziękuję. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania? Skoro nie ma, to proszę o zajęcie stanowiska Komisji Ekonomicznej. Komisja Ekonomiczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4 głosami za. Proszę o stanowisko Komisji do Spraw Społecznych. Komisja do Spraw W takim bądź razie proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jednogłośnie 13 głosów za. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu następnego. Jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lewin Kłodzki na rok 2022. Jest to druk numer 2. Oddaję głos pani Agacie. Macie Państwo też poprawkę projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lewin Kłodzki na rok 2022, o której tej poprawce też rozmawialiśmy na komisjach. Jest to zwiększenie rezerwy ogólnej z kwoty 15 tysięcy na kwotę 20 tysięcy. To jest ta zmiana, o której mówiłam, że należy ją poprawić. Myślę, że nie będę czytać znowu tych dochodów i wydatków, o których mówiłam przed chwilą w projekcie uchwały WPF, bo są to takie same kwoty, takie same przychody i rozchody, wynik budżetu. Także wszystko to, o czym powiedziałam Państwu w poprzedniej uchwale, to jest w tej uchwale budżetowej. Dziękuję. Czy są jakieś pytania w tej kwestii? Bo może ja przejdę dalej i przedstawię protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia. Aha, ale to poszczególne może komisje. To bardzo proszę o komisję do spraw ekonomicznych. Komisja Ekonomiczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4 głosami za. Komisji do spraw społecznych. Komisja do spraw społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami za. Dziękuję Państwu. Przedstawię teraz Komisję Budżetową pozytywnie też zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami za. Proszę Państwa, w takim bądź razie przechodzimy do. Proszę. Już mam. Przedstawię Państwu opinię. Uchwała numer 13/117/2021 rok. Skład orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2021 roku. W
Skład Komisji Obrachunkowej. Ewelina Kluk-Florkowska, przewodnicząca, Ewa Pudło, członek, Marek Głód, członek. Wydają opinię pozytywną o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Lewin Kłodzki, przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2022. Uzasadnienie. Zgodnie z dyspozycją z artykułu 230 ust. 2 i artykułu 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dziennik Ustaw z roku 2021, pozycja 305 z późniejszymi zmianami zwanej dalej UFP, Zarząd Jednostki Samorządu Terytorialnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Sejmikowi oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały budżetowej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Natomiast zgodnie z artykułem 230 ust. 3 z UFP Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetu w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przepis artykułu 226 UFP określa strukturę i sposób ujęcia poszczególnych elementów w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, a zatem także w jej projekcie. Punkt 2. Skład orzekający, oceniając przedłużony 15 listopada 2021 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Lewin Kłodzki wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2022 stwierdził, co następuje. Podpunkt 1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej, załącznik nr 1, opracowane na lata 2022-2027, natomiast w ujętych w załączniku nr 1 wielkości wynika, że spłata długu planowana jest do roku 2025. A realizacja przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 2 zastępuje w latach 2022-2023 stosowne do artykułu 227 UFP prognozę sporządza się na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, ale nie skrócony niż okres związany ze spłatą długu wynikającego z osiągniętych i planowych do osiągnięcia zobowiązań. Skład orzekający wskazuje na konieczność dostosowania horyzontu prognozy do okresu spłaty długu. Dla każdego roku objętego prognozą określono wielkości budżetowe, o których mowa w artykule 226 ust. 1 UFP. Integralną częścią prognozy finansowej jest prognoza długu, która została opracowana dla całego okresu jej spłaty. W załączniku nr 2 określono wykaz przedsięwzięć oraz limity planowanych wydatków w latach 2022 do 2023. Podpunkt 2. W prognozie w roku 2022 dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu są zgodnie z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022. Zachowano wymóg równoważenia budżetu w części bieżącej określony w artykule 242 UFP. Podpunkt 4. Planowane w roku 2022 nie są planowane przychodami zwrotne, a źródłem spłaty długu będą prognozowane nadwyżki budżetu. Obliczone na podstawie prognozowanych wielkości relacji spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi, określone w artykule 243 UFP, nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłużenia. W części normatywnej w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zamieszczono upoważnienia dla organu wykonawczego, o których mowa w artykule 225 ustaw 1 UFP. Wydając przedmiotową opinię, skład orzekający ocenił przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy na podstawie kryterium zgodności z prawem. Równocześnie wskazuje, że organy i jednostki samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność za sytuację finansową jednostki, a w szczególności za celowość i realność planowanych wydatków. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu postanowił jak w sentencji. Niniejsza opinia zgodnie z artykułem 230 ustęp 3 w związku z artykułem 246 ustęp 2 UFP podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku. Dostępnie do informacji publicznej Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 2176 z późniejszymi zmianami w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z artykułem 20 ustęp 1 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie do 14 dnia od dnia doręczenia uchwały. I powrócę do tego, że komisja w składzie wydaje opinię pozytywną. Mamy jeszcze następną. Uchwała numer 13/118/2021 rok, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2021 roku. W sprawie opinii o przedłużonym przez wójta gminy Lewin Kłodzki projekcie uchwały budżetowej na rok 2022. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w osobach Ewelina Kruk-Florkowska przewodnicząca, Ewa Pudło członek, Marek Gut członek. Wydaje opinię pozytywną o przedłużonym przez wójta gminy Lewin Kłodzki projekcie uchwały budżetowej na rok 2022. Uzasadnienie. Z treści artykułu 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dziennik Ustaw z roku 2021 z późniejszymi zmianami 305 dalej WFP wynika, że sporządzenie projektu uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Przy realizacji tego zadania organ wykonawczy winien kierować się zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz pozostawienia organu stanowiącego z wartości w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej podjęte na ustawie artykułu 233 UFP. Zgodnie z wymogami z artykułu 238 ustaw 1 UFP projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi wójt gminy przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy celem zaopiniowania. Punkt 2. Na podstawie artykułu 238 ustęp 1 punkt 2 z ustęp 2 przez UFP wójt gminy Lewin Kłodzki przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu zespół w Wałbrzychu 15 listopada 2021 roku projekt uchwały budżetowej gminy Lewin Kłodzki na rok 2022 wraz z uzasadnieniem oraz innymi materiałami informacyjnymi. W wyniku analizy projektu uchwały budżetowej oraz materiałów towarzyszących skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdza, że obligatoryjna rezerwa ogólna
nie została zaplanowana w prawidłowej wysokości, to jest nie niżej niż 0,1% wydatków budżetu. Zgodnie z artykułem 225 ustęp 1 UFP w budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną, która ma charakter obligatoryjny w wysokości nie niższej niż 0,10%, nie niższej niż 1% wydatków budżetu, co należy mieć na uwadze przy podejmowaniu uchwały budżetowej. Biorąc powyższą pod uwagę, skład orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o przedłużonym przez wójta gminy Lewin Kłodzki podjęcie uchwały budżetowej na 2022 rok, którą wójt jest zobowiązany przedstawić Radzie Gminy przed uchwaleniem budżetu. Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisał przewodnicząca składu orzekającego Ewelina Kruk-Florkowska. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania? W takim bądź razie przechodzimy do głosowania. Proszę o przedstawienie stanowiska komisji. A było. Przechodzimy teraz, proszę Państwa, do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie 13 głosów za. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Piątka. Tu. Proszę Państwa, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków niewygasających z końcem 2021 roku. Oddaję głos Pani Agacie. Przed Państwem jest projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku ze względu na to, że umowy zostały podpisane, a ze względu na sytuację atmosferyczną nie zostały wykonane i przesunięte zostały realizacje do roku następnego. W związku z tym ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w kwocie 663 202 zł i 24 grosze. Składają się na te następujące zadania. Dostawa z montażem opraw typu LED miejscowości Jeleniów, przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego w Lewinie Kłodzkim i przebudowa z rozbudową kompleksu rekreacyjno-basenowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego przy ulicy nad Potokiem w Lewinie Kłodzkim dokumentacja. Dziękuję. Przepraszam, czy są jakieś pytania w tej kwestii? W takim razie proszę o przedstawienie stanowiska Komisji Ekonomicznej. Komisja Ekonomiczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4 głosami za. Proszę o przedstawienie stanowiska Komisji do Spraw Społecznych. Komisja do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami za. W takim razie przystępujemy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej, rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej. Tak. Przepraszam, przechodzimy w sprawie wydatków niewygasających z końcem roku 2021 roku. Jest to druk numer 3. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Jednogłośnie 13 głosów za. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu numer 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lewin Kłodzki. Druk numer 4. Oddaję głos pani skarbnik gminy Lewin Kłodzki. Projekt uchwały budżetowej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lewin Kłodzki. Następujące zmiany. Jest to aktualizacja WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej na rok 2021. Wykreśla się przedsięwzięcie ze względu na to, że jest ono roczne. Dostawa i montaż przystanków autobusowych w miejscowości Jeleniów w kwocie 72 497 zł ze względu na to, że jest to zadanie właśnie, jak mówiłam, roczne, a zadanie to będzie realizowane w 2022 roku. I wykreśla się przedsięwzięcie pod nazwą uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lewin Kłodzki ze względu na brak dofinansowania. Dziękuję. Proszę państwa, czy są jakieś pytania? Nie widzę. Proszę o przedstawienie Komisji do Spraw Ekonomicznej, Komisji Ekonomicznej. Komisja Ekonomiczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4 głosami za. Proszę o przedstawienie Komisji do Spraw Społecznych. Komisja do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami za. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jednogłośnie 13 głosów za. Dziękuję za podjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu numer 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na rok 2021. Jest to druk numer 5. Proszę o zabranie głosu panią Agatę Skarbnik. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na rok 2021. Następujące zmiany w tym projekcie to zgodnie z artykułem 259 ustawy o finansach publicznych przenosi się kwotę 6 tysięcy z rezerwy kryzysowej na ogólną. Zgodnie z pismem ministra finansów wprowadza się dochody w wysokości 300 tysięcy zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2024. Zgodnie z pismem ministra finansów wprowadza się dochody w wysokości 900 tysięcy na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024. Zgodnie z pismem ministra finansów wprowadza się dochody w wysokości 306 600 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej w roku 2021. Zgodnie z pismem ministra finansów wprowadza się dochody w wysokości 5 800 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok i wprowadza się wydatek w takiej samej kwocie. Zgodnie z pismem wojewody dolnośląskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji o środki w kwocie 4124 zł przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 roku z tytułu świadczenia za życiem oraz zwiększa się wydatek w takiej samej kwocie. Zgodnie z pismem wojewody dolnośląskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji o środki w kwocie 24 tysiące przeznaczone są na wpłaty tak zwane 500+ oraz zwiększa się wydatek w tej samej kwocie. Zgodnie z umową wprowadza się kwotę 2000 zł przeznaczoną na asystenta rodziny oraz wprowadza się wydatek w takiej samej kwocie.
Zgodnie z wnioskiem sołectwa Gołaczów zmienia się zakres rzeczowy wydatków w roku 2021. Zmniejsza się wolne środki o kwotę 333 598 zł. 48 groszy. Ze względu na fakt nieotrzymania dotacji na zadanie pod nazwą uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lewin Kłodzki rezygnuje się z jego realizacji w roku 2021. Zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem na terenie gminy Lewin Kłodzki dokumentacja projektowa o kwotę 6 tysięcy zł. W związku z brakiem w 2021 ofert na zadanie pod nazwą zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 145 tysięcy wykreśla się to zadanie z roku 2021 i uwzględnia w budżecie 2022. W związku z brakiem ogłoszenia przetargu i wyborem wykonawcy na zadanie pod nazwą modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lewin Kłodzki w kwocie 165 tysięcy rezygnuje się z jego realizacji w 2021 roku. W związku z rozliczeniem zadania pod nazwą usuwanie azbestu z gminy Lewin Kłodzki, szósty etap, zmniejsza się to zadanie w kwocie 11 400 zł. Dziękuję. Proszę Państwa, proszę, czy są jakieś jeszcze pytania? Skoro nie ma, to proszę o przedstawienie stanowiska Komisji Ekonomicznej. Komisja Ekonomiczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4 głosami za. Proszę o przedstawienie stanowiska Komisji do Spraw Społecznych. Komisja do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami za. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lewin Kłodzki na rok 2021. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto jest za? Jednogłośnie 13 głosów za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu numer 8, jakim jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Lewin Kłodzki na rok 2022. Oddaję głos pani sekretarz Ewelinie Wojtasik. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, macie przygotowany projekt uchwały, który dotyczy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy i realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zgodnie z artykułem 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy i wójt w celu realizacji zadań z tego zakresu opracowuje gminny program przeciwdziałania narkomanii. Mamy tutaj program zarówno w zakresie problemów alkoholowych, jak i przeciwdziałania narkomanii. Celem programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania alkoholu, podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie szkodliwości używek takich jak alkohol i narkotyki, prowadzenie działań profilaktycznych i terapeutycznych. W ramach programu przewiduje się realizację następujących zadań. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków i te działania są realizowane przez punkt konsultacyjny, który funkcjonuje w Urzędzie Gminy. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii. W realizacji zadań programu będą uczestniczyć
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lewinie Kłodzkim, punkt konsultacyjny w Lewinie Kłodzkim dla osób z problemami alkoholowymi i członków ich rodzin, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim, zespół interdyscyplinarny w Lewinie Kłodzkim, posterunek Policji w Kudowie Zdroju, dyrektor szkoły na terenie gminy Lewin Kłodzki oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłodzku. Środki na realizację programu pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jest to kwota około 21 tysięcy w skali roku. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania? Skoro nie ma, to przechodzimy, proszę Państwa, do głosowania. Proszę o przedstawienie stanowiska Komisji do Spraw, Komisji Ekonomicznej. Komisja Ekonomiczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4 głosami za. Proszę o przedstawienie stanowiska Komisji do Spraw Społecznych. Komisja do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami za. W takim razie przystępujemy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jednogłośnie 13 głosów za. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 9. Do następnego punktu sesji, jakim jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, jest to druk nr 7. Proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Guta. Dzień dobry. Macie przed sobą Państwo projekt uchwały, który miałem przyjemność przygotowywać, żeby przybliżyć troszeczkę i zorientować, o jakim gruncie mówimy, tylko to tak mniej więcej określę, że jest to grunt, który jest klasyfikowany jako użytek rolny. Położony jest w sąsiedztwie ulicy Chopina i drogi numer 8, tak patrząc obrazowo na mapie. Przed sobą na mapie macie Państwo taką działeczkę maleńką 215 przez 11 i osoba w obrocie prywatnym nabyła tą działkę, a od gminy na poprawienie, bo wystąpiła o takowe, nabyła taką maleńką działeczkę kilkuarową 215 przez 12. Jest w tej chwili właścicielem dwóch działeczek. 215 przez 11 i 215 przez 12. I wystąpiła do gminy o sprzedanie jej lub wydzierżawienie na czas dłuższy działki 470 przez 2, nie podając, powiedzmy, w piśmie, jakie zamierzenie ma co do tej działki. Jest to młody człowiek, mieszkaniec Lewina Kłodzkiego, który na działce 215 przez 11 uzyskał chyba pozwolenie budowlane, mówię chyba, bo tej strony nie sprawdzałem, ale rozpoczęły się tam prace pewne ziemne związane z niwelacją terenu, a wiem z rozmowy, że zamierza budować dom na tej działce i ze względów, nazwijmy to, potrzeb takich organizacyjnych, czy też jakiegoś zagospodarowania się, był zainteresowany albo kupnem, albo dzierżawą. Pani wójt nie wyraziła zgody na kupno na, powiedzmy, na dzień dzisiejszy, lecz po akceptacji państwa, powiedzmy, ewentualnej, wyraziła zgodę na wydzierżawienie na okres ten dłuższy, czyli powyżej 3 lat. I w związku z tym został przedłożony ten projekt uchwały. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? W takim razie proszę o przedstawienie stanowiska Komisji Ekonomicznej. Komisja Ekonomiczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4 głosami za. Proszę o przedstawienie stanowiska Komisji do Spraw Społecznych. Komisja do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami za. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Proszę o podniesienie ręki, kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw. Jednogłośnie 13 głosów za. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 10, jakim jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/115/220 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. Jest to druk nr 8. Proszę o zabranie głosu panią Ewelinę. Szanowni Państwo, projekt został przygotowany w związku z pomyłką, która się pojawiła w uchwale podejmowanej 26 listopada, w uchwale 37/231/221. Pomyłka pojawiła się przy pozycji niesegregowanych, czyli zmieszanych odpadów komunalnych. Wprowadzono tam błędny zapis dotyczący częstotliwości odbierania tych odpadów. Przy zabudowie jednorodzinnej odbieranie odpadów jeden raz na tydzień od kwietnia do października i jeden raz na dwa tygodnie od listopada do marca, a zgodnie z regulaminem, który obowiązuje, powinno być i raz na dwa tygodnie. W związku z powyższym ta uchwała dostosowuje częstotliwość do tego, co jest określone w regulaminie, więc jest to tylko tak naprawdę poprawienie tej uchwały, która została podjęta na poprzedniej sesji. Dziękuję. Proszę o przedstawienie stanowiska Komisji Ekonomicznej. Komisja Ekonomiczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4 głosami za. Proszę o przedstawienie stanowiska Komisji do Spraw Społecznych. Komisja do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 5 głosami za. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/115/2020 roku Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu z zakresu świadczenia usług na terenie gminy Lewin Kłodzki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw. Dwanaście głosów za, jeden głos wstrzymujący się. Dziękuję Państwu. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu następnego, jakim jest punkt 11, czyli do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta gminy Lewin Kłodzki, druk nr 8. Proszę o zabranie głosu panią sekretarz. Szanowni Państwo, na poprzedniej sesji podejmowaliście Państwo uchwałę w sprawie wynagrodzenia wójta gminy Lewin Kłodzki. Otrzymaliśmy informację z Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego, że ta uchwała podlega poprawieniu, to znaczy możemy ją we własnym zakresie poprawić lub wojewoda wyda rozstrzygnięcie nadzorcze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami określone jest dzisiaj minimalne wynagrodzenie wójta w gminie takiej jak nasza. I do tego wynagrodzenia minimalnego nie należy wliczać dodatku za wieloletnią pracę, ponieważ w poprzedniej uchwale ten dodatek był wliczony. Jest to nieprawidłowe, dlatego tutaj przygotowaliśmy projekt uchwały, który ma być zgodny z przepisami prawa i ten dodatek za wieloletnią pracę jest liczony osobno. Czy są jakieś pytania? W takim bądź razie proszę o przedstawienie stanowiska Komisji Ekonomicznej. Komisja Ekonomiczna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 4 głosy za. Proszę o przedstawienie Komisji do Spraw Społecznych. Komisja do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 5 głosami za. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw?
11 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 12 sesji, jakim jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg i Wniosków i Petycji. Jest to druk numer 10. Proszę Państwa, przedstawię Państwu sprawę zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg i Wniosków i Petycji. Na podstawie artykułu 21 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 zewnętrznymi zmianami oraz paragraf 31 ustęp 1 punkt 5 Statutu Gminy Lewin Kłodzki, Dziennik Ustaw Urzędu Wojewódzkiego Dolnośląskiego z 2013 roku, pozycja 140 ze zmianami. Co następuje? Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co następuje. W składzie Komisji Skarg i Wniosków i Petycji Rady Gminy Lewin Kłodzki odwołuję się Panią Klaudię Wilk. Paragraf drugi. W uchwale nr 1 łamane przez 7/2018 rok Rada Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg i Wniosków i Petycji Rady Gminy Lewin Kłodzki ze zmianami paragraf nr 1, paragraf 2 oraz paragraf 3, które otrzymują brzmienie. Powołuje się Komisję Skarg i Wniosków i Petycji Rady Gminy Lewin Kłodzki w następującym składzie. Pani Ewa Kubińska, pan Marcin Studziński, pan Leszek Misterczuk, pan Bronisław Gasztych. Proszę Państwa, wytworzyła się taka sytuacja, czy Państwo chcecie do tej komisji kogoś adoptować jeszcze, czy ktoś jest chętny? W każdym razie w tej komisji może być od 3 do 5 przedstawicieli w danej komisji. W takim bądź razie, bo ta komisja skarg i wniosków i petycji na swoim spotkaniu wyłoniła między siebie na przewodniczącego komisji. Może przedstawię, jest tym pan Studziński, bardzo proszę. Czy Państwo coś macie przeciwko temu, żeby był przewodniczącym komisji? Proszę. No to oczywiście, że komisja wyłożyła, no ale z poszczególnych radnych. W takim razie, proszę Państwa, głosujemy. Proszę. Głosujemy nad propozycją. Proszę o stanowisko Komisji Ekonomicznej. Komisje nie głosowały nad tym projektem, ponieważ to miało być na sesji. Ale tylko głosowanie. To może przejdziemy do ogólnego głosowania. Kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Jednogłośnie 13 głosów za. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu następnego, jaki jest przyjęcie planów pracy Rady Gminy Lewin Gminy. Aha, jest pierwsza. Proszę o przedstawienie, rozpatrzenie projektu uchwały zatwierdzenia planu kontroli terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze. Proszę o zabranie głosu Ewelinę. Justyny, przepraszam najmocniej. Tak. Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna przedstawia plan pracy kontroli oraz terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej w ujęciu półrocznym. Takie półroczne ujęcie wynika ze statutu gminy. Na pierwsze półrocze 2022 roku Komisja zaplanowała sobie 3 kontrole.
Pierwsza kontrola to realizacja uchwał Rady Gminy i wniosków radnych za 2021 rok. Ta kontrola zostanie przeprowadzona w lutym. Drugi temat kontroli to kontrola inwestycji gminnych oraz stanu mienia gminnego. To jest drogi, chodniki, mosty, place zabaw i boiska. I ta kontrola zostanie przeprowadzona w marcu przyszłego roku. I kolejna kontrola to jest kontrola z zakresu wykonania budżetu gminy za 2021 rok, w tym przygotowanie Radzie Gminy wniosku w sprawie absolutorium dla wójta. I kontrola będzie prowadzona na przełomie miesiąca maja i czerwca. Dziękuję. Ale zachowanie poszczególnych też komisji, czy ogólnie? Komisja nie głosowała. A komisje nie opiniują. W takim razie przechodzimy do ogólnego głosowania. Kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Jednogłośnie 13 głosów za. Przechodzimy do punktu 14, czyli przedstawienia programów pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na rok 2022. Proszę o zabranie głosu przewodniczącą Komisji do Spraw Społecznych. Roczny plan pracy Komisji do Spraw Społecznych na rok 2022. W pierwszym kwartale informacje w sprawach bezpieczeństwa publicznego, spotkanie z komendantem policji, spotkanie z komendantem ochotniczej straży pożarnej i sprawy bieżące oraz opiniowanie uchwał przewidzianych w sesjach Rady Gminy. W drugim kwartale funkcjonowanie programu przeciwdziałania uzależnieniom, programy realizowane przez GOPS i omówienie, opiniowanie projektu uchwał przewidzianych na sesję Rady Gminy. W trzecim kwartale przygotowanie do roku szkolnego 2022-2023, sprawy związane z oświatą, ochrona zdrowia na terenie gminy Lewin Kłodzki, sprawy różne, opiniowanie projektów uchwał przewidzianych na sesję. W czwartym kwartale sprawozdanie dyrektora szkoły z funkcjonowania placówki, praca nad budżetem na rok 2023, plan pracy komisji na rok 2023. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Jednogłośnie 13 głosów za. Dziękuję Państwu. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Ekonomicznej. Plan pracy Komisji Ekonomicznej Rady Gminy Lewin Kłodzki na rok 2022. Pierwszy kwartał. Analiza kosztów poniesionych na inwestycje i remonty w 2021 roku. Analiza kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi i eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz ich wykorzystaniu, opiniowanie bieżących wniosków i projektowanie uchwały Rady Gminy. Drugi kwartał. Analiza sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych gminy za 2021 rok. Analiza sprawozdania wójta gminy Lewin Kłodzki z wykorzystania budżetu za 2021 rok, sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego gminy oraz wypracowanie stanowiska komisji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok. Sprawy inne, opiniowanie bieżących wniosków i projektów uchwał Rady, Komisji Wójta oraz sprawy różne. Trzeci kwartał. Analiza realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku oraz kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej. Analiza wydatków w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej, pomocy społecznej, straży pożarnej. Opiniowanie bieżących wniosków i projektów uchwały Rady Gminy, sprawy różne. I czwarty kwartał, opiniowanie stawek podatkowych na 2023 rok, prace nad projektem budżetu gminy Lewin Kłodzki na 2023 rok oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata następne, zapoznanie się z wnioskami i opiniami projektu tego budżetu przedłożonymi
wójtowi gminy Lewin Kłodzki przez mieszkańców, sołectwa, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów. Ustalenie planu komisji pracy Komisji Ekonomicznej na 2023 rok. Opiniowanie bieżących wniosków i projektów uchwały Rady, Komisji Wójta oraz sprawy różne. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? W takim razie się przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jednogłośnie 13 głosów za. Proszę Państwa, ogłaszamy 5 minut przerwy.
Proszę Państwa, proszę o chwilę uwagi, bo zaczynamy w dalszym ciągu sesję. Przekażę Państwu ramowy plan pracy Rady Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok. Pierwszy kwartał, sprawozdanie z działalności Referatu Gospodarki Komunalnej w sprawie wodno-ściekowej za rok 2021. Informacje na temat gospodarki odpadami za rok poprzedni, jak i 2022. Sprawozdanie z działalności GOPS-u za rok 2021. Podejmowanie uchwał w sprawie bieżących. Podjęcie działań w sprawie inicjatywy przygotowania planów obchodów 30-lecia, to już było, ale zrobimy 31, można obchodzić utworzenie samorządowej gminy Lewin Kłodzki. W kwartale drugim informacja Komendy Policji w Kudowie Zdroju o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Lewin Kłodzki. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz zadań inwestycyjnych na 2022 rok. Udzielenie absolutorium wójtowi gminy Lewin Kłodzki. Sprawozdanie z działalności OSP na terenie gminy Lewin Kłodzki. Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących. W trzecim kwartale informacja i realizacja budżetu na pierwsze półrocze 2022. Sprawozdanie z realizacji uchwał za pierwsze półrocze 2022. Wnioski do budżetu na 2022. Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących. W czwartym kwartale informacje o stanie oświaty gminy. Gminnej na rok szkolny 2021-2022, zatwierdzenie nowych stawek podatkowych na rok 2023, opiniowanie projektu budżetu gminy na 2023, podejmowanie uchwał w sprawach bieżących. W uwagach podany poniżej plan jest planem otwartym i będzie uzupełniony o tematy wynikające z bieżącej pracy organów gminy Lewin Kłodzki. Stałymi punktami każdej sesji będą interpelacje, zapytania radnych, informacje wójt z działalności w okresie międzysesyjnym, informacja przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesjami, odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i komunikaty. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania? Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jednogłośnie 13 głosów za. Dziękuję Państwu. Przechodzimy do punktu 15, jakim jest działalność przewodniczącego Rady. Między sesjami moja praca to cotygodniowe dyżury w gminie. W dniu 14 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki wspólnie z Panią Wójt uczestniczyłem w podsumowaniu projektu pod nazwą Razem Mieszkamy, Razem Działamy dla mnie i dla moich sąsiadów w Lewinie Kłodzkim. W imieniu całej Rady pragnę podziękować za działalność na rzecz gminy. Pani Wójt, pracownikom gminy, strażakom, gronu pedagogicznemu, pracownikom GOPS-u, służbie zdrowia, proboszczowi, pracownikom centrum oraz mieszkańcom. I chciałbym życzyć na nadchodzący nowy rok, pragnę życzyć wszystkim zdrowia, wielu sukcesów, odważnych, mądrych decyzji, spokoju i pomyślności na cały rok 2022. Proszę Państwa, chciałbym teraz przeczytać, tu nasza radna złożyła uwagę i chciałbym przeczytać, jaka jest odpowiedź na to pismo. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego imienia na Bursztynowym Szlaku w Lewinie Kłodzkim w związku z pismem otrzymanym z dnia 6.12.2021 roku przekłada wyjaśnienie do odpowiedzi radnej gminy Lewin Kłodzki pani Ewy Kubińskiej podczas sesji w dniu 26 listopada 2021 roku. Zespół szkolno-przedszkolny imienia na Burszynowym Szlaku w Lewinie Kłodzkim jest placówką bezpieczną. Sytuacje trudne wychowawcze wyjaśniane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Systematycznie działają zespoły wychowawcze, w których uczestniczą również rodzice uczniów i specjaliści pracujący w szkole. Z każdego spotkania z rodzicami sporządzony jest protokół, a w sytuacji trudnych notatka służbowa.
Z wyżej wymienionych dokumentów tworzona jest dokumentacja szkolna. Z całą odpowiedzialnością chciałabym podkreślić, że w szkole, w której pełnię funkcję dyrektora, nie odbywają się pokazy wąchania kredy przez dzieci. Frekwencja uczniów nie budzi zastrzeżeń, a podczas pytań ankietowych, badań zewnętrznych uczniowie w olbrzymiej większości wskazują, że nie tylko z chęcią przychodzą do szkoły, ale czują się w niej bezpiecznie. W szkole nie odbywają się również płacenie haraczu. Sytuacja, do której nawiązuje pani Ewa Kubińska, dotyczy członka jej rodziny i została w szkole wyjaśniona najszybciej, jak to możliwe, z udziałem uczniów, ich rodziców, wychowawców klas i specjalistów szkolnych. Niestety publiczne wypowiedzi słowa przez panią radną gminy Lewin-Kłodzki mijają się z prawdą. Równocześnie jako przewodnicząca Rady Pedagogicznej, dbając przede wszystkim o dobro uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, a także pracowników szkoły, apeluję o rozwagę podczas wypowiedzi publicznych z poważaniem pani dyrektor Justyna Szałęga. Proszę państwa, są jeszcze... Bardzo proszę. Ponieważ publicznie zostałam wezwana do reakcji na to pismo, więc reaguję. Chociaż nie ukrywam, że na spotkaniu wcześniejszym z radnymi, które zrobiliśmy przed Wigilią, powiedziałam, że nie będę już więcej zabierała głosu, ponieważ odbija się to, tak jak publicznie tutaj podkreślono, na mojej wnuczce. Ja publicznie nie użyłam sformułowania żadnego nazwiska, ale podkreśliłam, żeby należało zwrócić uwagę, co się dzieje w szkole. Pismo, które pani dyplomatycznie dyrektor napisała, to jest dyplomacja nie na moim poziomie widocznie, ponieważ nic jasnego tam z niego nie wynika. Wręcz przeciwnie, wynika z tego, że ja rzuciłam oskarżenia, które są kłamstwem. Nie, proszę państwa. Nie są kłamstwem. Proszę państwa, nie będę tutaj jej już rozdrapywała, ponieważ moja wnuczka dość cierpiała i dziewczynka z nią. Nawet po tych wszystkich spotkaniach, które się odbyły, odbiło się to na dzieciach. Ale jeśli się mi zarzuca kłamstwo, więc reaguję. Reaguję na to, że pani dyrektor również oficjalnie na Librusie przyznała się praktycznie do tych procedur, które odbywały się w szkole. Takie pismo, gdybym nie była właśnie z rodziny, pewnie nie miałabym do wglądu, ale mam i jest tam napisane właśnie, jak pieniążki zostały oddane. Jest tam napisane, co dzieci zostały w jakim stopniu ukarane. Cieszę się, że reakcja była, ale reakcji żadnej nie byłoby, gdybym nie odezwała się tutaj publicznie. Jeszcze raz oświadczam, że przyszły rok 2022 będę bardziej przyglądała się szkole, ponieważ moim zdaniem nie dotyczy to tylko jednego dziecka czy dwójki, dotyczy to wielu dzieci, a jest, wygląda na to, zamiatane pod dywan. Jeżeli się przeprowadza rozmowę z małoletnim dzieckiem, z psychologiem, a nie wzywa się na drugi dzień rodzica, żeby przy tym było, to bardzo przepraszam, gdzie jest ta pedagogika. Ja nie mam ukończonej wyższej szkoły pedagogicznej. Ja reprezentuję państwa tutaj, reprezentuję mieszkańców gminy, takich zwykłych jak ja. To ja mam tylko jedno pytanie. Co ci zwykli ludzie, którzy nie umieją się czasami wypowiedzieć? Jakie odpowiedzi dostają? Takie, jak myśmy teraz na pismo dostali? Proszę państwa, ja pisma żadnego nie składałam. Zwracam przewodniczącemu uwagę, że żadnego pisma nie kierowałam, tylko kierowałam do państwa, do 14 pozostałych osób, abyście zwrócili uwagę, co się dzieje. I ja wiem, że dzisiejsza moja wypowiedź będzie publiczna i jest publiczna, że niektórym się to nie będzie podobało, tak jak po ostatniej wypowiedzi. Nie było reakcji w moim kierunku, gdzie ja tutaj użyłam sformułowań, tylko wręcz przeciwnie, w kierunku mojej rodziny. Ja teraz oficjalnie będę mówiła, że moja rodzina, ale rodziną są wszyscy mieszkańcy dla mnie i obojętnie jest mi to, czy to się będzie działo innemu dziecku, będę podkreślała, że to jest rodzina i ja wystąpię w jego imieniu. I na 2020 rok życzę Radzie Pedagogicznej, całemu gronu, aby mieli jaśniejszy umysł i bardziej oczy otwarte szeroko. Dziękuję. Dziękuję państwu. Czy chciałby ktoś jeszcze zabrać głos?
takim razie, proszę Państwa, dziękuję radnym za udział nad głosowaniami i przejdę do następnego punktu sesji, jakim jest przedstawienie Pani Wójt, ale Pani Wójt jest nieobecna. Sprawozdanie zostało wyprodukowane w wersji papierowej. Pani Wójt jest w tej chwili we Wrocławiu. Ma dla nas miłą wiadomość, bo pojechała po pieniądze, które zostały nam przyznane, tak? Po milion. Po milion, właśnie tu pani skarbnik podpowiada, że to będzie milion złotych. Proszę? Za szczepienia. Wiadoma sprawa, że komu to można podziękować. I szerokie ukłony w tamtą stronę. W takim razie, proszę Państwa, czy są jakieś interpelacje, zapytania? W takim bądź razie przechodzimy. Proszę. Chciałbym spytać, czy jakieś przeznaczenie mamy tych pieniążków już, tego miliona za szczepienia? Coś można by o tym powiedzieć więcej? No w każdym bądź razie, no najpierw chcemy uzyskać te pieniądze, dopiero później. W każdym bądź razie przyszłościowo jest remont naszego ośrodka zdrowia. Jak to będzie faktycznie finansowane? Najprawdopodobniej takie są założenia i takie są plany. Proszę. Częściowo właśnie mniej więcej tak to wygląda. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu następnego. To jest przyjęcie protokołu z 37 sesji Rady Gminy z dnia 26 listopada 2021 roku. Czy są jakieś uwagi lub zastrzeżenia do projektu protokołu? W takim bądź razie przechodzimy do głosowania przez podniesienie ręki. Kto jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Jednogłośnie 13 głosów za. Proszę Państwa, na tym zakończymy 38 posiedzenie Rady Gminy Lewin Kłodzki. Dziękuję za przybycie i chciałbym jeszcze tak poprosić, musicie mi troszeczkę zapominać, ale każdy żywy ma prawo do błędów, tym bardziej ja. Uważam, że co miesiąc będzie coraz to lepiej przy Waszej pomocy. I proszę jeszcze jedno, dużo zdrowia i dołączam się do tych moich życzeń. Jakby ktoś chciał jeszcze coś dołożyć, jakieś życzenia od siebie dla mieszkańców czy załogi, to bardzo proszę.